Ewangelii według świętego Mateusza. A gdy usiadł, przystąpili do Niego Jego uczniowie. Jezus zasiada, a uczniowie przystępują. Ewangelista używa właściwie formy, która kojarzyć się nam musi z liturgią albo dworskim ceremoniałem. Ma świadomość podniosłości chwili. Ma świadomość tego, że Jezus będzie teraz głosił konstytucję swojego królestwa, że będzie promulgował najważniejsze ze wszystkich praw. Dlatego używa tej pięknej, oficjalnej, ceremonialnej formy. Dlatego tworzy nam przed oczami obraz Jezusa tronującego. Tak, Jezus jest królem, który zasiada na pagórku. Jest królem otoczonym przez zwykłych rybaków. Jest królem, który nie potrzebował złota i splendoru i kadzidła, potrzebował tylko słuchających uszu, a jednocześnie jest królem, który nadał prawo przekraczające wszystkie inne prawa, najświętsze, prawo, które nie przeminie, trwać będzie w niebie. Do zobaczenia jutro.